Witam serdecznie. Bardzo proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Objętość prostopadłościanu wynosi 48 decymetrów sześciennych. Oblicz wysokość tego prostopadłościanu, wiedząc, że jego podstawa ma długość 3 decymetry i 4 decymetry. Zapisz obliczenia i podaj odpowiedź. Więc tak, przypomnijmy sobie, jak wygląda prostopadłościan. Żeby obliczyć objętość prostopadłościanu, musimy znać długość, szerokość i wysokość. I tutaj długość podstawy, szerokość i mamy podaną, czyli 3 decymetry i 4 decymetry, natomiast wysokości nie znamy. Więc wysokość ja oznaczę sobie literką X, tak? Nie wiemy, ile to jest. Ale wiemy też, że objętość oblicza się 3 razy 4 razy wysokość, czyli razy x zrobią, tak? 3 razy 4 razy x, bo nie wiemy, jaka jest wysokość, to się równa i ta objętość ma wynosić 48 decymetrów sześciennych. Napiszę tylko 48, bo proszę zobaczyć, tutaj wszędzie są te same jednostki, decymetry sześcienne, decymetry i decymetry. Więc jednostki nie będę zapisywała w tej chwili przy obliczeniach. No i co mamy? 3 razy 4 razy x ma wynosić 48. 3 razy 4 to jest 12. 12 razy x ma wyjść 48. Więc teraz tak, 12 razy ile to będzie 48? Niektórzy od razu odgadną, a ci, którzy nie, to proszę zobaczyć, jak to można zrobić. Czyli x, ta nasza wysokość, to jest, przepisujemy 48. Skoro tu było mnożenie, to w tym miejscu zrobimy dzielenie. Podzielimy przez 12. No i teraz x to się równa 48 na 12, to jest 4. Ponieważ tu były jednostki decymetry, więc będziemy mieli wysokość wynosi 4 decymetry i koniec. I to już jest koniec tego zadania. Wysokość prostopadłościanu wynosi 4 decymetry. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.